A spod peronu rusza flirt. Pięknie oświetlony. ...414, już dzisiaj jechał. Mam wrażenie, że w składzie nawet dwóch sztuk został rozdzielony. Kolejny skład, czerwony Trax. Kontenery. I najważniejsze, właściwy kierunek słońca. Dosłownie 2 minuty przerwy i już kolejny pociąg. Że mogę sobie spokojnie pofotografować trochę wagonów.
a z drugiej strony pociąg IC prowadzony lokomotywą 101. Ten zbliża się dużo, dużo szybciej. Jak widzicie, zmieniłem miejscówkę. Trochę mi się znudziło w tamtym miejscu. Co prawda jeździło bardzo dużo pociągów, ale nagle przestało. No i po pół godzinie, kiedy nic nie było, doszedłem do wniosku, podjąłem decyzję, że trzeba się ruszyć, trzeba zmienić. Nawet jeśli mam stracić po drodze jakieś parę pociągów, to dziś już na tyle dużo złapałem, że jakoś to odżałuję. No i zmieniłem miejscówkę. Okazuje się, że w dalszym ciągu nic nie jeździ. Jestem w nowym miejscu. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda linia kolejowa, jaki mam plan fotograficzny, ale zanim to pokażę, to tutaj śledzę trochę z kamerą tą barkę Britannic. Taki ma napis na burcie i pokazuję Wam panoramę składki nad ulicą. Piękny widok na Ren. Widzicie zamki, wreszcie się wypogodziło, mgły nie ma, jest całkiem przyjemnie, co prawda trochę chłodny, lodowaty wiatr, ale na szczęście jest do wytrzymania. Widoki są fantastyczne, pogoda jest piękna, no tylko jak zwykle, jak coś dopiszę, to coś nie dopiszę, jak dopisuje pogoda, to nie dopisują pociągi, jak dopisują pociągi, to nie dopisuje pogoda. I to tak właśnie bywa. Ale nie narzekam, naprawdę dzisiaj nie narzekam. Miałem fantastyczne łowy, bardzo dużo fajnych rzeczy złapałem. Nareszcie się nasyciłem. A to jest mój plan filmowy. Jestem w miejscowości Lorsch, tutaj nad Renem. Całkiem fajny, jeszcze z resztkami żółtych liści na drzewach, te, które nie zleciały, pięknie oświetlony. Tutaj w tym miejscu chciałbym bardzo złapać pociąg, tu jest jakaś też restauracja w tle, wszystko fajnie, mi się to łapie w kadr, a tu dalej spójrzcie na winnicę na zboczach, tam malutki zameczek na górze. I w drugą stronę troszeczkę gorsze warunki, jeśli chodzi o robienie zdjęć pociągów, bo mimo wszystko są drzewa, które dużo zasłaniają, ale i tak całkiem nieźle widać. Tylko tak jak mówię, problem w tym, że nic nie jedzie. Więc podejrzewam, że skończy się na tym, że dla Was nakręcę tą scenę, żeby pokazać to miejsce. Miejsce, w którym mógłbym coś tam złapać. No ale chyba tu nie zostanę, po prostu pojadę dalej. Dlaczego też ruszyłem się z tamtego miejsca? To nie tylko to, że nic nie jechało. No już byłem troszeczkę zmęczony rozmową z moim towarzyszem. To był też miłośnik pociągów, Niemiec. No ale to tak sobie opowiadaliśmy, kto gdzie był, co fotografował i tak dalej. Trochę z tego skorzystałem, bo o paru miejscach mi powiedział, o paru miejscach, które będę musiał odwiedzić, ale też najczęściej to były jakieś wspominki, jak to gdzieś robili, były jakieś prace przy torach i jakie fajne rzeczy tam złapał. Oczywiście już to gdzieś jest nieaktualne, bo prace się skończyły. Jeżdżą normalne, nudne pociągi i tyle. Stąd no, parę rzeczy się dowiedziałem, paru miejscówkach, ale gdzieś tam w pewnym momencie już
było mi ciężko kontynuować rozmowę, tym bardziej, że tak troszeczkę się na początku krygowałem komentować po polsku, potem już troszeczkę mniej. No ale zawsze jak jestem samemu, to jest mimo wszystko jakoś tak przyjemniej. Stąd z chęcią zmieniłem miejscówkę. No ale nic nie ma. Jeszcze z parę minutek, z 10 minut poczekam tu. Zastąpię na pewno dłużej, tylko że niepokoi mnie, że z jednej strony tylko mam fajny plan, jak nadjedzie coś z drugiej, to zdjęcia dobre nie będą. Chociaż mogłoby coś nadjechać, żebym się przekonał, a może się pozytywnie zaskoczę. Piękna pogoda, naprawdę piękna. Trochę się porozkoszuję tutaj widokami. Dopiero co skończyłem kręcić poprzednią scenę, zamknąłem obiektyw, jakiś hałas po drugiej stronie usłyszałem, spojrzałem się, kurczę, przejechał pociąg. Co prawda na zdjęcia i na rozpoznanie numerków to się nie nadaje, ale mógłbym po prostu nagrać, żebyście zobaczyli, jak fajnie można śledzić z drugiej strony. Tylko że też, o, tutaj teraz drugi. Tylko że też niezbyt fajnie można śledzić, bo po pierwsze ostro pod słońce, także pewnie nic nie widać, sam nic nie widzę w wizjerze kamery, a do tego jeszcze trochę zieleni przy brzegu rośnie, więc no nic, nic. Ale ruch po drugiej stronie, czyżby się miało okazać, że teraz będzie ruch po drugiej stronie, a po mojej nic nie będzie? Kto wie, taka możliwość też istnieje. Póki co po tamtej stronie przejechało. Przez te kilka godzin, które tu jestem, parę składów Siemens De Zero, te właśnie takie szaro-żółte. I teraz to, co na początku tej sceny pokazywałem, też jakiś inny tam szaro-czerwony. A tak to nic. Także, jak już mówiłem wcześniej, warto się było na tą stronę przeprawić, ale będę obserwował. Obym nie musiał na drugą stronę wracać. A teraz kręcę scenę w dziwny sposób, bo kręcę ją z samochodu. Niestety za dużo, dużo widoku nie mam. Jak widzicie, stoję. Gdzie stoję? Stoję, no nie, dużo by powiedzieć w korku, bo nie stoję w korku, po prostu stoję w rządku samochodów. Samochody zostały zatrzymane przez opuszczone rogatki na przejeździe kolejowym. Tam właśnie, gdzieś tutaj, przed tą ciężarówką ze stalą, spójrzcie się tam widać, że są tory kolejowe, także tam coś się powinno pojawić. Nie tylko z tej strony mam jakiś widok, ale mam też i z tej. Tu ślepa uliczka dochodząca gdzieś tam do dworca, gdzie stoi ta Dacia Duster i budynek dworca, pewnie czy jakiś inny. Tu widać sieć trakcji elektrycznej gdzieś na tle tego dachu. Ciekawe, czy widzicie, więc coś, jak będzie jechało, to my to coś zobaczymy. Co ja mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. Szkoda, że ta Dacia mi tutaj zasłania. Mogę jeszcze troszeczkę bliżej podjechać do tej ciężarówki rozwożącej przesyłki Amazona, do tego dostawczaka, ale też chcę wam pokazać, jak to właśnie wygląda tutaj w tych średniowiecznych miasteczkach. Jestem w tym momencie w Assmanshausen. Nie jechałem wzdłuż Renu. Dlaczego? Dlatego, że trasa była zamknięta, ale dzięki temu mogę wam właśnie pokazać choćby kawałeczek architektury. Tu spójrzcie, jakieś takie właśnie dziwne zdobienia domu, dziwne, no ciekawe, interesujące zdobienia domu. To jest jakiś hotel Rheinstein, restauracje, takie właśnie są widoczki, tak to przeciętnie tu wygląda. Nawet tu obok spójrzcie, jakaś winiarnia. Proszę bardzo, to jest wszystko fajnie, bogato zdobione. W sezonie jakieś ciepło, gdzieś maj, czerwiec, jak tu jest masa turystów, wszyscy się rozchodzą, gdzieś tam porozstawiane są jakieś stoliki. Naprawdę jest bardzo fajnie, naprawdę jest to interesujące. Tutaj oczywiście jak najbardziej to wszystko działa. Tu do winiarni jakaś kobieta dostarczyła wniosła skrzynkę z napojami, jakąś Coca-Colą. A mnie interesuje oczywiście to, co się tam ma dziać, co się zadzieje przy torach. Interesuje mnie, czy i co nadjedzie. Spodziewam się raczej Flirta, to pewnie ten przyblokował
trasę. Też mi się wydawało, że coś tam przez megafony, przez zapowiedzi na dworcu słyszałem, że coś ma tam duże spóźnienie. Jak mówił mój towarzysz, najprawdopodobniej na półtorej godziny, bo tam była mowa o spóźnieniu 100-minutowym, na półtorej, na dwie godziny zatrzymano ruch kolejowy w obu kierunkach, bo jakieś prace. Jakie prace? No cokolwiek, no coś tam musieli między torami zrobić na tyle, że te pociągi należało zatrzymać. Tam, może w oddali widzicie, przy torach kręcą się też panowie w pomarańczowych kamizelkach. No i pytanie, czy czekają na to, co podjedzie, czy co innego. No dobra, to ja sobie mogę teraz podjechać tutaj troszeczkę bliżej. Może będę ciut lepiej widział, chociaż nie wiem, czy lepiej widzę. Ale odsłonił się przynajmniej taki budyneczek. Tam i tyle. Co mogę zrobić? Mogę chyba tylko zaparkować samochód i wyjść, no bo na przejazd nie wiem, kiedy się doczekam. Po prostu wszystko zamknięte na głucho. A mówię, fajnie by było coś sfotografować, coś sfilmować. A jakby dało radę w ogóle gdzieś tu zaparkować i wyjść na dworzec, też byłoby super. Jestem w miejscowości Assmanshausen. Dojeżdżam do Rydesheim. Na dobrą sprawę moje dzisiejsze polowanie na pociągi zbliża się poniekąd do końca. Dużo było, dużo i się wydawało, że dużo czasu jeszcze przede mną. A tu proszę bardzo, dzień zbliża się ku końcowi. Jakby nie było, jest to listopad, jest już po godzinie 15 i zostało maksymalnie kilkadziesiąt minut, kiedy można cokolwiek fotografować, filmować, żeby dało się rozpoznać numerki. To dokładnie znam z polowania kilkanaście dni temu, że ni stąd, ni zowąd robi się na tyle szaro, że już nic więcej nie widać. Zresztą tu też widzicie tam na te chmury, jak się spojrzy, słońce powoli zaczyna się chować. Do niedawna było go dużo, dosłownie się przed 5 minutami, jak jechałem, dojeżdżałem do tej miejscowości, to bardzo słoneczny, piękny dzień, a tu okazuje się, zjechałem w Dolinę Renu i już widoczność jest gorsza. No dobrze, to chyba tyle z mojej opowieści. Nie doczekam się tutaj na ten skład. Znając życie, to pewnie flirt, który odblokuje trasę, bo może być tak, że już te 100 minut opóźnienia to może mijać. Ja trochę postałem, nakręciłem scenę w Lorsz, do tego trochę czasu mi zajęły przejazdy, stąd wydaje mi się, że to chyba już za specjalnie niedużo tutaj skorzystam. Skoro nagrywałem z samochodu, to nagrywam dalej. Zobaczyłem, że samochody za mną wycofały i gdzieś skręciły w prawo, więc ja stwierdziłem, że to samo zrobię. Też tu w tym momencie jadę i zobaczcie, tak jest ciasno. Tutaj w jakiś sposób muszę się minąć z gościem, więc czekam, aż wjedzie na bok. No właśnie, takie to są numery. Ciasno. Chodników oczywiście nie ma, bo nie ma miejsca. Średniowieczna zabudowa i przez wiele miejscowości, przez które się tutaj przejeżdża, tak to wygląda. No i zbliżyłem się do trasy kolejowej. Liczę na to, że gdzieś będzie przejazd dołem, no bo co mi z siedzenia, może będę musiał siedzieć 10 czy tam ileś minut, zanim przejadę. I tu wydaje się, że w lewo jest przejazd. Stąd takie jest poruszanie się po takich miejscowościach, co ma oczywiście jak najbardziej swoje uroki. Przejazd, zobaczcie, pod torami. No i dobra, to już wyjadę na normalną drogę, to kończę nagrywanie. I słuchajcie, jestem na dworcu w Rydesheim i coś się dzieje. Co się dzieje? Stoją, jak widzicie, tutaj dwie jednostki. Stoi flirt, z którego wysiadają podróżni. Podniesione są szlabany. W ogóle trasa nie jest zamknięta. Ten Vectron stoi z opuszczonymi pantografami.
193 313. Po drodze, jak jechałem samochodem, to uwaga, minąłem chyba ze 2 czy 3 pociągi, które stały normalnie na torach, gdzieś tam zatrzymane na semaforach. Ja je minąłem. Niestety nie miałem się jak gdzie zatrzymać. Nie było tam absolutnie żadnego miejsca do parkowania, bo tak to bym się zatrzymał i nakręcił dla Was scenę. Ale to niesamowite. Wszystkie pociągi zostały zatrzymane. Tutaj też, jak widzicie, ludzie zbierają się przy kimś z obsługi. Ten ktoś zapewnie tłumaczy, czy ci podróżni, czy do Frankfurtu pojadą dalej te pociągi. Tego nie wiem. Widocznie coś się stało na trasie. Ja oczywiście nie będę czekał, aż trasa się zwolni. Jak widzicie, tutaj w Rydesheim siadła mleczna mgła, nie widać drugiego brzegu w ogóle. Mgła zeszła nad rzekę. Jest tak jak rano, oczywiście jest cieplej, dużo cieplej niż rano, ale identyczna pogoda. Nic, prawie że w ogóle nic nie widać. Także cieszę się, że sfotografowałem tego Vectrona. I tyle. Czy pociąg pojedzie, czy nie pojedzie, nie sądzę. Stoję tutaj w rogatkach, w razie czego będę musiał się przenieść. Jeszcze Wam tylko tu pokażę, jak to mniej więcej wygląda, jak rozpościera się ta mgła, że nic nie widać, tylko kawałeczek tutaj tych winnic. Tego wszystkiego, co jest z tyłu, zwyczajnie nie widać. No i tyle. Tak to wygląda. No niezły numer. Sam jestem ciekawy, co to się stało, że trasa jest zablokowana i niezmiernie się cieszę, że nie spędziłem powiedzmy 2 godzin gdzieś tam stojąc i czekając na pociągi, które jak jeździły gęsto, to potem nagle przestały. No dobrze, wsiadam dalej, jadę dalej wzdłuż Renu, może się okazać, że jeszcze się gdzieś zatrzymam, jeszcze w planach mam z jedno miejsce, żeby coś tam sfotografować, ale czy będzie się sens zatrzymywać, tego już nie wiem, generalnie psychicznie się nastawiłem na to, że może koniec. O, jeszcze Wam coś pokażę, chyba się zatrzymam, przynajmniej na zdjęcia, w drugą stronę, dobrze się spojrzałem, z drugiej strony też stoją pociągi. Widzicie tam światła lokomotywy, no mam nadzieję, że widać. A tu proszę bardzo, ktoś dał sygnał odjazdu? Nie, to dźwięk hamulców. Także jeszcze się zatrzymam tam, w tamtym miejscu i sfotografuję tamtą lokomotywę. No i dobrze, podjechałem tutaj z drugiego końca, zaparkowałem, wyskoczyłem dosłownie na 5 minut, żeby tutaj tego Vectrona szwajcarskiego BLS Cargo sfotografować zatrzymanego właśnie na szlaku. Tak to wygląda. Tak to wyglądało tu po drodze, tylko one stały, jak to się mówi, w polu. Tutaj to określenie troszeczkę nie pasuje, dlatego że stały gdzieś tam przy drodze, przy rzece, na zboczu, no ale w zasadzie należy to rozumieć tak jakby w polu. Fajnie, mogę sobie sfotografować i tyle, na spokojnie, bezstresowo, natomiast nie współczuję tym maszynistom, którzy no jak jadą, tak jadą, pracują, a teraz łapią opóźnienie i sami nie wiedzą, jak długo ono potrwa. A z drugiej strony, jak wszystko stało, tak stoi. Czemu to się dzieje? Mówię, nie mam pojęcia, może mi się uda jeszcze coś po drodze złapać, coś zauważyć, więc po prostu jadę, korzystam z tego, że jest szansa na coś ciekawego. O, wyszedł maszynista. O, i jeszcze tu Wam pokażę tą wieżę, którą zwykle łapałem w plany, stoi bezpośrednio przy niej, różne elementy przy niej i tyle. A ja korzystam, wyszedłem właśnie z samochodu już bez statywu, tylko po prostu z kamerą, bo okazało się, że bardzo fajny widok jest tutaj na tą lokomotywę i proszę bardzo, z motywem malutkiej koparki, komatsu, możemy sobie tu spokojnie spojrzeć. 420 numerek, może się przesunę, 475, 420, czyli RE475, tak to w Szwajcarii. I zobaczcie, jak fajnie na tle tego mlecznego nieba wygląda ten Vectron i naczepy Ambrogio. O, tak to wygląda. Super, naprawdę super, cieszę się z takiego przypadku. Może dla kogoś niezbyt szczęśliwego, dla mnie tutaj fajnie widzimy tą okleinę właśnie z panoramą Alp. Obłędnie to wygląda, obłędnie. I tak właśnie pora nakręcić scenę końcową. Nietypowo, zwykle jak się pokazuje, to w scenie początkowej, na koniec to niebo i po co. No ale dzisiejszy dzień, nawet nie miałem świadomości, ale jak wcześniej mówiłem, że
no, będziecie śledzić moje przygody, jakie miał będę przygody. Później sobie pomyślałem, no jakie przygody, przecież to żadne przygody, idę po prostu, staję z aparatem, kamerą przy torach, filmuję to, co przyjedzie i tyle. Ale dzisiejszy dzień pokazał mi, że wszystkiego się można spodziewać. Nagłe zwroty akcji, no na przykład takie, że podjechałem sobie na dren, w Oberwesel, zadowolony, że teraz wreszcie będę miał fajny plan i mnóstwo pociągów. Podjechałem pod to Lorelei, nic tam nie nagrałem, tylko scenę po prostu dla Was, na której opowiadałem o skale. I co, wróciłem do Oberwesel, nic, musiałem się przeprawić, co prawda miałem to w planach, ale się przeprawiłem, no a potem się zaczęło. Na dworcu mnóstwo pociągów, później powrót gdzieś tam w kierunku Wiesbaden, objazdy, musiałem objeżdżać jedną miejscowość, później tam wszedłem na tą kładkę, nic nie sfotografowałem, później widziałem te pociągi, tak jak mówiłem, w polu, potem w Rydesheim to fotografowałem, teraz ostatecznie podjechałem do Hattenheim na starą wypróbowaną miejscówkę, przyjechałem, rozbiłem się tutaj z kamerą, już teraz się chowam za obiektyw, rozstawiłem się ze statywem, z kamerą, no i tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że czekam na to, co przyjedzie, ale od momentu, w którym po prostu wysiadłem z samochodu, wziąłem kamerę i szedłem na górę, tu, w tym kierunku, wiedziałem, że ale po co ja tam idę? Przecież nic nie nagram. Przecież widziałem doskonale, że wszystko stoi i raczej ciężko liczyć na to, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle wszystko się odblokuje, pociągi ruszą i będę widział. Owszem, gdyby to się miało stać, no to miałbym tutaj raj. Jechałoby wszystko, jeden za drugim, wszystko to, co się tam zdążyło zgromadzić, to by jechało, aż bym zgrzytał ze złości zębami, że cholera, ciemno się robi, nie mogę fotografować, a tu ciągle coś jeździ, ile mi tu składów ucieka. Tak bym się pewnie martwił. Ale nie dane mi to będzie. To już właśnie kręcę tą ostatnią scenę. Trudno, nic więcej dzisiaj nie nakręcę. Raczej też nic nie sfotografuję, bo tu w tym momencie, będąc w Hattenheim na przedmieściach Eltville am Rhein, wiem, że jest to w zasadzie, jak jadę nad Ren, to jest to pierwsze miejsce, gdzie jadę wzdłuż linii, gdzie jestem w stanie coś ewentualnie sfotografować, coś zauważyć, podjąć decyzję, że zatrzymuję się i filmuję. A teraz, jak jadę z przeciwnego kierunku, no to wiem, że to miejsce jest w tym momencie miejscem ostatnim. Czyli już od tego miejsca absolutnie nie mam na co liczyć. Nawet nie będę starał się wypatrywać stojących pociągów w polu, no bo i nie ma na dobrą sprawę, jak jest mgła, robi się ciemno, muszę się skupić na jeździe, na uważaniu, na znaki, a nawet, co tu dużo mówić, nie tyle na znaki, co po prostu na fotoradary. Bo znaki mnie nie ugryzą, a fotoradar mój portfel ugryźć może. A naprawdę wiele nie potrzeba, żeby o 10 km przekroczyć. Nie w porę się wyhamuje przy wjeździe do miejscowości. I do widzenia. No dobra, także jeszcze rzut oka na miejscowość. Trochę szkoda, miałem w sumie trochę planu dzisiaj na to miejsce ze względu na te żółte o tej porze roku winnice. Jest to ostatni dzwonek, żeby w takiej szacie graficznej tutaj sfilmować to miejsce. W ogóle rano przyjechałem, była mgła, wyjeżdżam, jest mgła. Cieszę się z doboru miejsca, że pojechałem właśnie tam na wysokość Oberwesel, bo być może to spowodowało, że stamtąd ta mgła się podniosła. Być może jest tak, że tutaj, w tym miejscu, ta mgła trwała przez cały dzień, bo nie jestem sobie w stanie wyobrazić, skąd ona miałaby się tutaj w środku dnia zrobić. Raczej wydaje mi się, że ona po prostu się nie podniosła, a u mnie się podniosło trochę. Tych zdjęć miałem właśnie w słońcu. Nie za dużo, ale końcówka była całkiem słoneczna. I tyle z moich przygód. Naprawdę to wszystko jest z przygodami. Całkiem efektowny dzień, raczej go nie zapomnę. Co najważniejsze, sfotografowałem
mnóstwo pociągów, wszystko to widzicie w nagraniach. W tym momencie jeszcze nie wiem, czy z tego będą dwa odcinki, czy trzy odcinki. W pewnym momencie przed południem, jak tyle tego jechało, to mi się wydawało, że trzy. Teraz bardziej jestem skłonny uważać, że to, co oglądacie, to jest koniec drugiego odcinka. No ale nic, jest ciekawie, jest fajnie. 11 listopada, dzień wolny, święto niepodległości. Spędziłem całkiem fajnie. No i co? Zastanawiam się, kiedy będzie następny mój wyjazd na pociągi i gdzie. Mam pewien malutki plan, ale co do tego pewny nie jestem, czy dojdzie do skutku pokrzyżować mi może plany korona, nie mniej, nie więcej. Ale to nic więcej nie będę mówił. Jeśli się uda, to się uda, to zobaczycie kolejny odcinek. A jeśli nie, no to akurat ta część na moim kanale, ta seria filmów będzie musiała załapać przerwę, którą wypełni później materiał, który będę kręcił w trakcie zimowego pobytu w Polsce w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zamierzam przyjechać i znowu mówię tak, jak nie pokrzyżuje nic korona, bo to różnie bywa. Zamierzam przyjechać i zamierzam coś filmować, coś sfotografować. No dobrze, to tyle. Długi wstęp na początku, długie zakończenie. Aha, jeszcze oczywiście nakręcę scenę tradycyjnie przy mapce. Sam też chcę zobaczyć z góry te miejsca, w których byłem. Także jeszcze jedna scena, potem zdjęcia pociągów, a na razie żegnam się z Wami w dzisiejszym dniu. Cześć! Cześć, witam Was w komentarzu do trzech ostatnich filmów, które widzieliście w trzy kolejne weekendy. Specjalnie materiał rozbiłem na trzy części, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, po prostu po to, że było bardzo, z tego powodu, że było, że sfotografowałem bardzo dużo pociągów, filmowałem bardzo dużo przejazdów, nagrałem mnóstwo materiału i żeby zapewnić Wam stałą dawkę emocji związanych z tym, co nadjedzie, co nadjeżdżało wtedy, kiedy stałem przy torach. A teraz przyszła pora na omówienie całości i przy tym omówieniu mam całkiem sporo do powiedzenia. Pogoda, kręcę ten komentarz 12 listopada, dosłownie dzień po tym, jak filmowałem i z pełną świadomością, specjalnie od razu na gorąco i z pełną świadomością tego, że Wy to obejrzycie z dosyć dużym opóźnieniem, dosyć późno się to ukaże i jest to już parę tygodni temu w momencie, kiedy to oglądacie. Dlaczego to się to okaże? Dlaczego tak ważne było dla mnie, żeby jak najszybciej nakręcić komentarz? Może tak. Pogoda 11 listopada była jaka była. Było chłodno, niemalże zimowa. Rano to około 1,5 stopnia. Wyjeżdżając z domu musiałem skrobać szyby w samochodzie, ale okej, pojechałem później, jak już jechałem. Piękne słońce i wiedziałem, że będzie piękny dzień. Nie przewidziałem tylko jednego, że piękny dzień to może być po drodze, a nad rzeką niekoniecznie. Stąd tu, jak jechałem autostradą z kierunku tutaj Mainz, 61 była piękna pogoda. Zjechałem w tą drogę, bo chciałem dojechać do Oberwesel, taki był mój plan. I już jak tu dojeżdżałem, to nagle zauważyłem, w pewnym momencie tu już zauważyłem, że gdzieś nad doliną rozciągają się chmury i zatrzymałem się czym prędzej gdzieś na poboczu, nakręciłem tą scenę otwierającą. Ze świadomością, że no będzie nieciekawie. Jak zjechałem do Oberwesel, patrzę, nic nie ma, zobaczyłem, że rogatki są pootwierane, no to myślę sobie, a skoro nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby od razu się zatrzymywać i filmować, była wczesna godzina, przed godziną 10 jeszcze, mówię, to pojadę naprzeciwko Lorelei, żeby zgrabnie nakręcić kontynuację tego, co nagrywałem kilkanaście dni wcześniej.
pojechałem tu i to jest druga scena, w której po prostu nagrałem samą skałę i widziałem, że jeżdżą pociągi po drugiej stronie, a tu czekając u wylotu tunelu, już wam pokażę to miejsce, czekając u wylotu tunelu przy tej właśnie restauracji Panorama, o tutaj stałem, patrzę, no nic nie jedzie, a tu jedzie. Niestety, no miejsce, w którym stałem, absolutnie się nie nadawało do filmowania, do fotografowania. Nawet jeśli nie byłoby takiej mgły, to i tak za wiele bym nie skorzystał. Tu, już w tym miejscu byłoby super, tylko że no, coś musiałbym zrobić z samochodem. Drałować kawał kilkaset metrów czy półtora kilometra zwyczajnie mi się nie chciało, było to dla mnie strata czasu, chcę po prostu zawsze jak najszybciej podjechać na miejscówkę, zaparkować, dochodzić, nie wiem, 3-4, góra 5 minut i już filmować, bo cały czas coś jeść. No więc wyniosłem się z tamtego miejsca zgodnie z planem do Oberwesel, taki miałem plan, żeby stanąć tu na łuku, jak już niejednokrotnie stawałem. Jest naprawdę świetne miejsce, tu można sobie zostawić samochód bez żadnego stresu, że trzeba umieścić opłatę w parkomacie. No niestety w każdym z tych miasteczek w centrum są parkomaty, czy wzdłuż tej głównej drogi tutaj też są, to są miejsca płatne. No a gdzieś tu na obrzeżach tego problemu nie ma, a jeszcze dodatkowym atutem jest naprawdę piękne tutaj perspektywa na tory, widać wszystko w obu kierunkach daleko i można się przygotować. No ale znowu postałem nic, a po drugiej stronie widzę, że coś jeździ i znowu miałem niezbyt interesujące miejsce do fotografowania, ani to dobrze nie byłbym w stanie sfotografować, ani to, ani ten kierunek, no i mgła. No i podjąłem błyskawiczną decyzję, co to nie, mówię, nic nie ma, już w sumie byłem prawie że godzinę w rejonie i mówię, nawet jeden skład nie przejechał, mówię, wynoszę się stąd. Przeprawiłem się już w znanej mi przeprawie przy tym zamku Pfalzgrafenstein, też go na jednych zdjęciach zobaczyliście, do miejscowości Kaup. Tu jak wszystko jeździło, to się długo nie zastanawiałem, mówię, nie będę szukał miejscówki, zatrzymam się na pierwszej, lepszej i jak spełni moje kryteria, to już tu zostaję. Na początek zakręciłem się tu, tu jest taki pomnik Blysiera, zakręciłem się przy tym pomniku, no ale mówię, parkometry są i ze świadomością, że 3-4 godziny może zostanę i mam uiścić opłatę, to mi się zrobiło szkoda euro. Poza tym nie miałem drobnych, zdałem sobie sprawę, że wyjąłem pieniądze z bankomatu po to, żeby zapłacić za prom, ale nie miałem drobnych monet, żeby zapłacić w parkometrze. Nie chciałem się kombinować, czy można kartą płacić, czy nie. Zawinąłem się z tego parkingu, pojechałem dalej, zatrzymałem się tam, gdzie wiedziałem, że nikt się do mnie specjalnie nie przyczepi, gdzieś tu przy wylocie stacji zaparkowałem. I wszedłem zaledwie na początek peronu, ze świadomością, że może gdzieś będę się tu przemieszczał, może pójdę na drugą stronę, poszukam galerii takiej jak sam Goldshausen, ale pociągi na tyle gęsto jeździły i pojawił się ten Niemiec, z którym razem fotografowałem pociągi, że ani myślałem o tym, żeby stąd się wynosić. W pewnym momencie, po 3-4 godzinach sterczenia, zgłodniałem, zaczęły mi boleć nogi, zmarzłem jak pies, no i myślę sobie, pora się zerwać. Tym bardziej, że nagle się okazało, że przestało jechać. Jest przerwa, mówię do towarzysza, że jest przerwa, ja wykorzystam na to, żeby przemieścić się w inne miejsce. Pożegnałem się, podziękowałem za wspólnie spędzony czas, wsiadłem w samochód i pojechałem. Znajomy też był z rowerem elektrycznym, gdzieś tam wysiadł z pociągu, pochodził z Darmstadt, wysiadł z Darmstadt, przyjechał gdzieś tam pociągiem i dalej się poruszał rowerem, też spakował swoje manatki na rower i gdzieś tam miał jechać dalej. Jak się teraz okazuje, to wiem dzisiaj, to co było wczoraj, to pewnie było mu całkiem niewesoło, ale jak sobie poradził, tego nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam kontaktu, nie wymieniałem się numerem telefonu, bo i po co. No i dobrze, pojechałem tu wzdłuż i jak jechałem, to zacząłem widzieć pociągi, które wcześniej fotografowałem. Myślę sobie, oho, coś się chyba stało.
Było to bardzo dziwne dla mnie, tak? Jeszcze wcześniej zapowiedź peronowa, którą ja słabo co słyszałem, znajomy ten Niemiec mi powiedział, że właśnie zapowiedzieli na peronie, że pociąg będzie miał co najmniej 100 minut opóźnienia. No, pociągi stoją w polu, jak się śmiałem. Widzę, że stoją pociągi. Te, które dopiero co fotografowałem, kurczę, naprawdę gdzieś daleko ładnie się przyblokowało, skoro to wszystko nagle stanęło. No ale nic, stanęło, może się odblokuje i tyle. Wjechałem, gdzie ja wjechałem, niech sobie skojarzę, do którejś z tej miejscowości i tam wam też nagrałem scenę. Czy to było? Tak, to było Lorsz. Wjechałem do Lorsz, nagrałem scenę, piękne słońce, była piękna pogoda. Nagrałem scenę składki, gdzie jest ta kładka. Chyba jest tutaj. Tak, nie będzie, że tutaj, jeśli nie tutaj, to nie jest specjalnie. Tak, tu jest ta kładka. Nagrałem scenę składki z widokiem na tą restaurację, przerwę i na tory. O, tu jest restauracja i tu była przerwa, widok na tory. No i gdzieś tutaj z tym zameczkiem, gdzie go tam było widać. Gdzieś tu ten zameczek na skalę malutki musi być. Szukam, szukam, szukam. On był dokładnie jakoś tu musi gdzieś być. Coś tam wystawało, ale no właśnie czasami na mapie, na zdjęciu satelitarnym ciężko takie rzeczy znaleźć. No nic, mniejsza z tym, nie będę tego specjalnie szukał. Jeszcze zobaczę, bo może to w innym miejscu ta kładka była. Może nie tą kładkę oglądam. No ale nie, raczej to była ta. Jeszcze sprawdzę tutaj, czy jest restauracja na pewno, bo tak arbitralnie stwierdziłem, ale przekonać się o tym nie przekonałem. Nie, to nie jest to miejsce, dlatego nie mogę znaleźć. To nie jest to miejsce, to było to miejsce. O, no i właśnie tu jest ten Burg Nolik, to ten zamek widziałem. Także z tego miejsca patrzę, nic nie jedzie. Też w dalszym ciągu byłem zmarznięty, mówię, jeszcze muszę się kawałek przejechać, patrzę, że godzina robi się późna, to już myślę sobie, jadę gdzieś w okolicy Rydesheim i być może trudno, ale gładko zakończę film. Wsiadłem w samochód, pojechać tu nie mogłem, bo jakaś jest budowa, gdzieś zamknęli drogę, na którym odcinku mniejsza z tym, nie będę szukał, nie interesuje mnie to. I tu przez góry jakimś objazdem musiałem to wszystko objechać. Przepraszam, nie chciałem jechać do samego Rydesheim, tylko stwierdziłem, że wyjadę sobie przed Rydesheim. Znaczy, i wyjechałem w Assmanshausen. No i dalej widuję te pociągi. Wjechałem z tej strony do Rydesheim. Dlaczego nie chciałem od razu wjeżdżać, bo bym wjechał z tej, już poza stacją, a ja chciałem przejechać koło stacji. Tu, właśnie, koło dworca. Chciałem przejechać właśnie tu koło tego dworca. No i patrzę, że wszystko stoi. Tu się zatrzymałem na parkingu, wyszedłem. Widzę scenki, które widziałem wcześniej, że kupa obsługi kolei na dworcach. Tłumaczą podróżnym, to wam mówiłem na bieżąco. Pociągi stoją. Myślę sobie, coś jest nie tak. Ale to już na bieżąco słyszeliście, jak wam relacjonowałem. Potem pojechałem w to miejsce, zatrzymałem się na tym parkingu na moment. I sfotografowałem ten, tutaj tą szwajcarską lokomotywę, wsiadłem w samochód, jadę dalej i znowu jak patrzę, tak fajnie tutaj stała. I tu uwaga, w tym miejscu, to co tam widzieliście, to było gdzieś chyba tutaj, tak, jakoś tu, tu w tym miejscu budowane jest przejście podziemne na drugą stronę pod torami. Ta budowa, to było przejście podziemne, to później się dopatrzyłem. Całkiem fajnie, będzie można sobie przechodzić tu pod tym, a przy okazji całkiem fajny plan zdjęciowy może być. I no, wszystko stoi. Końcówka, to już pojechałem daleko, daleko na wypróbowaną do Hattenheim, na wypróbowaną miejscówkę, już w którymś odcinku wam ją pokazywałem. Tu daleko, gdzie jest to, tak, tu jest przed Eldwil to było, przed Eldwil, tak, gdzieś za Ystryś, to raczej, no to musi być tu, tak,
Dokładnie. Podjechałem w to miejsce, wyszedłem sobie tutaj, ileż ja tutaj scen nakręciłem, patrzę, że nic, patrzę, że wszystkie światła świecą się na czerwono, mgła jak mleko, nic nie widać, późna godzina, myślę sobie, jeszcze z pół godziny będzie góra 40 minut widno, szkoda, żebym po 40 minutach się wkurzał, że na darmo stałem, więc nagrałem scenę, w której mnie widzieliście, która dopiero co się zakończyła, wsiadłem w samochód i pojechałem. No i dobrze, taka historia. Teraz, jak widzicie, mam tutaj otwartą inną stronę. To jest strona Deutsche Bahn i strona z informacjami o utrudnieniach. I zobaczcie, jest utrudnienie w dalszym ciągu. Tu jest Kaup. Większość materiałów w tych trzech filmach nakręcona w miejscowości Kaup. I proszę bardzo, przeczytajmy. No, awaria na stawni. W okolicach Kestert został podczas prac budowlanych został przerwany światłowód. Do tego momentu nie ma żadnego ruchu pociągów pomiędzy stacjami Camp Bornhofen i Wiesbaden-Biebrich. Nie ma możliwego ruchu. Okres trwania tego zakłócenia nie może być w tym momencie oszacowany. Tak? Taki mamy komunikat. Komunikat, proszę bardzo, o ważności. Od 13.52 z dnia wczorajszego, z 11 listopada, przewidywane do godziny 16, że o 16 zostanie wznowiony ruch pociągów dnia dzisiejszego, czyli z mojego punktu widzenia za jakieś półtorej godziny. Czy ten ruch zostanie wznowiony, czy nie, to nie wiem i specjalnie w tym momencie mnie to aż nie interesuje. Mówią, tutaj jest napisane, że do 15 ma być naprawa, później nie wiem, jakiś rozruch, sprawdzanie czy cokolwiek, ale w każdym bądź razie miałem to szczęście czy to nieszczęście, że podczas kiedy byłem przy torach, to ruch został przerwany, stąd to wszystko, co widzieliście właśnie w dzisiejszym odcinku, te moje zgadywanie, te moje nadzieje, że coś przejedzie, pokazują właśnie to, że byłyby płonne te nadzieje. I tu taka ciekawostka, gdybym został w Assmanshausen, tam stojąc do przejazdu kolejowego, a on, te rogatki byłyby zamknięte przez jakieś, nie wiem, 2-3 godziny, to być może utkwiłbym tam do późnych jakichś godzin nocnych, zanim by się rozblokowało. Także cieszę się teraz, że podjąłem szybką decyzję i wyniosłem się stamtąd po nakręceniu sceny, że mnie nie korciło, żeby zostać tam dłużej. No i taki to przypadek. I teraz jeszcze jeden malusieńki komentarz, już kończę moje przedługie komentowanie tutaj do tego filmu. Strona z Wikipedii ze spisem typów lokomotyw, wszelkich jednostek, nie tylko lokomotywy, to są EZ, różne EZT, tak, i TIC-3 i tak dalej. Posiłkuje się tą stroną trochę podobnie jak i Lostanem. Tu nie ma wszystkich jednostek wypisanych, tych trzeba szukać gdzie indziej, ale przynajmniej jest opis wszelkich typów pociągów i jak ja buduję sobie swoje archiwum, nie pociągów, nie tylko pociągów, ale lokomotyw głównie, jak buduję swoje archiwum, to wiem skąd brać opis i czy po prostu staram się rozpoznać, co jest, bo nie mam takiej znajomości jak polskich lokomotyw, że jak człowiek zobaczy siódemkę, to od razu wie co i jak. No i tu chciałem zwrócić uwagę, nie przypadkiem jest podświetlone 6.7.152, Baura jest 152, ja coś takiego jechało, na jednym filmie było i ja powiedziałem, że nadjeżdża Trax. Wielokrotnie ten używałem. Dlaczego? I tu jest mój błąd, nie miałem wiadomości mówiąc, że to jest Trax, a 152 to nie jest Trax, to jest lokomotywa z rodziny Eurosprintera. Rodzina Eurosprintera, no, jak wiemy, charakteryzują się dwoma podstawowymi, a może więcej, ja mówię tak dwoma, bo takie dwie najpopularniejsze znam, typami tutaj pudła, jedna no to nasz husarz, czy po prostu bardziej europejsko Taurus, czyli to obłe pudło, tak jak w naszym husarzu, a drugie to charakterystyczne, już Wam zaraz pokażę, a drugie to charakterystyczne ryfle na boku, tak, lokomotywa podobna do właśnie Bombardiera Traxa, ale z daleka można odróżnić, jak widzimy z boku ryfle, dobra, to jedzie Eurosprinter, tak, i jeszcze tutaj Wam pokażę, żeby nie było, o, właśnie
Ojej, nie to. O, właśnie, tu jest taki ten. To jest no Taurus, tak. Tu jest charakterystyczny ten Eurosprinter. A tu jeszcze jakiś cudak. Tego to nawet nie widziałem. I nie miałem świadomości, że do tej rodziny również należy to. To coś, to mi się wydawało, że to jest Trax. Takie po prostu złudzenie, bardzo podobna lokomotywa. To nie jest Trax. To jest Siemens ES64F. Teraz już będę wiedział, już to sobie wbiję w pamięć, chociaż i tak pewnie będę popełniał pomyłki, jak z daleka będę widział kształt lokomotywy i będę się wypowiadał. Dopóki nie zobaczę numeru, to pewności nie będę miał, chyba że się po prostu przyjrzę na charakterystyczne elementy, na i to, co mi się najszybciej rzuciło w oczy, to choćby te barierki, których tak przy traksach, nie no, też są, no ale wydaje się, że nie są aż tak widoczne. Nie no, są tak samo. No, lokomotywy są naprawdę bardzo, ale to bardzo do siebie podobne. No i tyle. Dobra, może niektórzy szybciej z daleka rozpoznają. Ja być może w dalszym ciągu będę popełniał pomyłki, ale tu takie sprostowanie do tego, co mówiłem, bo daję sobie nie. Jestem pewien, że powiedziałem, że to jest Trax. Dobra, to tyle z komentarza. Komentarza do trzyczęściowego filmu. Razem wyszło naprawdę sporo materiału. Mówię w czasie przeszłym, aczkolwiek nie zacząłem tego składać, ale spodziewam się, że naprawdę jest tego sporo. Jak patrzę choćby po tym, co zamieściłem w drugim filmie o Lorelei z 1 listopada, ile tam miałem przejazdów, a ile miałem teraz, to bez porównania 11 listopada nagrałem więcej przejazdów pociągów. Dobrze, to dziękuję Wam za wysłuchanie, za obejrzenie filmu. Żegnam się z Wami i mówię cześć, ale jeszcze tak jak w poprzednich częściach, proszę, abyście poczekali i zobaczyli choćby zdjęcia te wybrane lokomotyw, które zrobiłem podczas tego dnia. Cześć!